Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj będzie o alkoholu. Znaczy, od razu mówię, no nie będę Was uczył, jak pędzić bimber, bo się po prostu na tym nie znam, ale raczej o problemie, jaki mamy my z alkoholem jako nasze społeczeństwo, patrząc na to przez pryzmat statystyk, bo później się okazuje, że w przeciągu roku blisko 10% wypadków to wypadki, w których brały udział osoby na tak zwanym podwójnym gazie. I czy to my, czy to Polska, czy to Białoruś, czy to Ukraina, czy to Rosja, no jakby to zamiłowanie do alkoholu zawsze gdzieś jest i często mnie zastanawia jedno, że wiemy, że są święta, że będą zmasowane kontrole, a tych osób na podwójnym gazie jest jeszcze więcej. No, nie mnie to wszystko oceniać. Ale teraz w zamyśle są nowe przepisy, większe restrykcje względem pijanych kierowców. A no dlaczego? U nas musi się coś wydarzyć, żeby zająć się tematem. Nikt sam z siebie tak prosto z marszu się nie zajmie. Zdarzył się wypadek Stalowej Woli, zginęła dwójka rodziców, dzieci zostały osierocone. Dobra, zajmijmy się tematem pijanych kierowców. Teraz już od razu szybko, bo wcześniej nie było po co. Nie chcę dzisiaj tutaj wchodzić też w polemikę względem tego, a dlaczego w Polsce jest dozwolona zawartość alkoholu 0,2 promila, w Wielkiej Brytanii 0,8. Chociaż co ciekawe, Ukraina, Rosja, Białoruś 0,0. Ktoś nawet w komentarzu ostatnio napisał, ale Waldek, no na takim rannym, porannym kacu to już żadne zagrożenie. To jest temat bardzo delikatny. Nie chcę w niego wchodzić, bo pamiętajmy o jednym. Alkohol to jest też używka, która wpływa na percepcję organizmu i w sumie to można byłoby z tego stworzyć zupełnie odrębny materiał. No dobrze, krótka teoria, jak to wygląda obecnie. Jeżeli mamy do 0,2, policjant nas puszcza. Oczywiście, jeżeli już jest blisko tego wyniku, policjant ma też obowiązek zrobić drugi pomiar po mniej więcej 10-15 minutach, zobaczyć, czy jest tendencja wzrostowa, czy spadkowa. Jeżeli mamy od 0,2 do 0,5, jest to wykroczenie, to jest to tak zwany stan po spożyciu, za co może nam grozić mandat od 50 zł do 5000 zł kary, bądź 30 dni aresztu. Dodatkowo możemy mieć zakaz prowadzenia samochodu od 6 miesięcy do 3 lat i 10 punktów karnych. No znacznie gorzej jest, jeżeli jest to już powyżej 0,5 promila, bo tutaj mówimy już o przestępstwie i jest to po prostu stan nietrzeźwości. Tutaj może nam grozić od 5000 zł kary do 50 000 na fundusz osobom pokrzywdzonych w wypadkach. Może nam grozić do 2 lat więzienia i zakaz prowadzenia samochodu minimum 3 lata i 10 punktów karnych. No dobrze, oczywiście jedno to jest jazda na podwójnym gazie, a drugie to to, jakie mogą być konsekwencje, na przykład zdarzenia drogowego. Jeżeli jest osoba ranna, no to idzie nam wszystko w górę. Jeżeli mamy ofiarę śmiertelną, tym bardziej idzie w górę. Jeżeli będzie stwierdzona przez sąd katastrofa w ruchu drogowym, to jeszcze mocniej. Chociaż nie wiem, czy przyznacie mi rację, ale mam czasem takie wrażenie, że często czytając o różnych wyrokach, tam rzadko kiedy były stosowane górne widełki kary, chyba że naprawdę sprawa była mocno rozdmuchana medialnie. A teraz mówią stop. Dziesiątki konferencji, bierzemy się za pijanych kierowców. Dobrze, no jakaś furtka w końcu zaczyna się pojawiać. Zarówno chodzi o pijanych kierowców, jak i tych, którzy sobie coś tam lubią więcej przez nos przepuścić. Tylko mam taki pewien problem z tym, co słyszę na konferencjach, bo tak, z jednej strony jest nowy pomysł, że jak ktoś będzie miał powyżej promila alkoholu, będzie można mu zarekwirować auto. Jest okej, to pomysł, bo zapewne wiele osób ukróci. Chyba że ktoś będzie autem za 500 zł jeździł i będzie to równe z kosztami złomowania. Druga rzecz, no oczywiście kara więzienia, no i trzecia rzecz, wypłata alimentów na rzecz poszkodowanego. No, tylko jak ktoś trafi do więzienia, to jak ma te alimenty wypłacać? Chyba że jego auto zostanie zlicytowane i z tej puli będzie to wypłacane danej osobie, która jest poszkodowana, bądź jeżeli zginęła, no to po prostu jej rodzinie. Dodatkowo też mówi się o tym, że jakby proces przedawnień ma być wydłużony, że recydywa, jeżeli ktoś zostanie złapany z sądowym zakazem prowadzenia samochodów, też to ma być jeszcze wydłużane, czyli jakby uderzanie w pijanych kierowców. No i tutaj uważam, że zapewne jest to kierunek słuszny. No nie ukrywajmy, każdy z nas gdzieś tam wódki w życiu się napił i dobrze wie, że jednak człowiek pod wpływem alkoholu no nie funkcjonuje jak normalnie na co dzień, tylko jest to swojego rodzaju używka, która też ma jakieś właściwości odurzające.
Ktoś rzucił jeszcze pomysł, że może warto byłoby tatuować napis na czole, coś w stylu, gdy wkracza wódka, rozum ustępuje. No aż tak daleki bym w tych swoich poczynaniach nie był. Szkoda, że musi się wydarzyć ciężki wypadek, żeby móc w ogóle coś zrozumieć, żeby móc coś mocniej zacząć przeciwdziałać. Bo jak widzimy, straszenie tym, że będą kontrole w weekend sprawia, że nikt się tym nie przejmuje. Mówi, a dobra, mam tylko 700 metrów do przejechania, czy tam 3 kilometry. Na bocznych nie stoją, jak to w jednym skeczu kabaretowym było mówione, ale to chyba mocno nie działa, bo tym więcej osób jest łapanych. Dajcie znać w komentarzach, co wy uważacie, że warto byłoby zrobić względem pijanych na drodze, bo my mówimy tylko i wyłącznie o złapanych osobach, a nie mówimy o tych, którym się udało, w cudzysłów biorę, przejechać na podwójnym gazie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!